ponoć właśnie ten BG, który nigdy się nie pojawił, bo zacząłem nagrywać tak swoją drogą, ale ten BG, który się nigdy nie pojawił, Ashara Krater, ten, który tam miał taką wykopaną mapkę z dwoma smokami, to miała być taka mapa, którą eksperymentował Blizzard, żeby... To była taka mapa dotowa, że miały być tam linie, takie trzy po prostu linie, jest mid i dwie linie. Oczywiście są jakieś tam wieże czy coś w tym stylu. No i pojawiałyby się miniony, mobki, które by biegały sobie z naszej głównej bazy do bazy przeciwnika i trzeba tą bazę przeciwnika rozwalić. I to jest był taki dosyć duży eksperyment Blizzarda i najwyraźniej stwierdził, że może to nie będzie odpowiedni styl rozgrywki, chociaż dzisiaj myślę, że byłoby całkiem fajne w ramach jakiejś tam osobnej kategorii, czyli jakby osobny tryb, tak jak teraz do każdej z gier dodają Battle Royale, tak można byłoby dodać Dotę do Warcrafta, znaczy do World of Warcraft. I to byłoby nawet mega fajne, nie? Tak macie jakieś gdzieś tam wieże, DPS-ujecie sobie. Chociaż jestem ciekaw, jakby to wyglądało ostatecznie. No ale mówię, zamysł taki, że są mobki, wieże, taki bardzo mobowy styl, nie? Dotowy, mobowy. Miało być coś takiego, ale ostatecznie, właśnie nie wiem, kiedy oni to zeskrapowali. Czy to jeszcze w Vanilli było? Już nawet nie pamiętam, kiedy to tam planowali, ale to było dawno temu i oni po prostu zeskrapowali to, wzięli, wyrzucili to, ten pomysł w ogóle. Z usuniętych aren i BG wiem, że jeszcze była arena, ją usunęli w ogóle przez tyle, to miała tak dużo kłopotów, ale była ta arena, która była w Ogrimarze, kojarzycie tam taką? Ogrim Arena, czy jakoś tam ona się nazywała? To była arenka, która na początkowych fazach, gdy w ogóle wypuścili ten BG, to były takie dwie platformy, zaczynałeś w takim dole i te dwie platformy wyjeżdżały w górę i po prostu wynosiła tych dwa teamy na górę i po prostu, wiecie, walczyliście. No tam było troszkę dużo kłopotów z tym związane, że od razu pierwsze co się pojawialiście, to od razu na tym jednym poziomie byliście ze sobą, co później właśnie sfiksowali i dali was po dwóch stronach. Fajną częścią tego BG było to, że ten BG był modularny i od czasu do czasu pojawiały się różnego rodzaju bariery, których nie można było przechodzić. Na przykład były takie paski rozdzielające całą tą arenę na trzy części po prostu. Takie paski ognia, takie linie ognia. I były też dwie rampy, które wynosiły cię, co było mega spoko dla jakichś tam, powiedzmy, healerów, wręcz DPS-ów. Wręcz DPS jak na to wlazł, no to miał przez chwilę spokój od melasów, co było naprawdę mega fajne i można było LOS-ować. Wiele problemów było z tym BG. Największym problemem ze strony Huntera, to od razu mogę powiedzieć, bo grałem tą arenę, to, że pety, kurwa, jak te pety się bugowały. Przepraszam za słownictwo, ale serio, to był tak, jak jeszcze BM-em się grało, nawet od czasu do czasu, to powiem wam szczerze, że ten pet, nawet jak się nie grało BM-em, tylko Marksmanem bardzo, znaczy to najwięcej Marksmanem właśnie się grało, to mając takie pety, które wykonują bardzo przydatne umiejętności, czyli tam akurat była taka małpka, którą można było użyć takiego skilla, który nazywa się Bad Manner i to był taki w zasadzie blind parosekundowy, no to ta małpka po prostu czasu do czasu wstawała i w dupie miała, nie? I nic nie można było zrobić i ten pet się po prostu bugował niemiłosiernie. Również przez te paski, jak na przykład się przebiegało z tą areną, to też się bugowało i to nie tylko ten, ale też wszystkie tam od Shadow Priesta i tak dalej, to wszystko po prostu tak się glitchowało. Cokolwiek co było właśnie z takim AI, wyobrażam sobie, że te klony Monka też mogłyby mieć jakieś kłopoty z tym wszystkim. O wow, widzę, że tutaj na ostro, kurde, wlecieliśmy, ale to dobrze, ominęliśmy moją, tą rundę bronienia, tylko teraz od razu wlecieliśmy do ten, na rundę z bombami, to sobie podkładam jakieś bombeczki, nie? To była moja ulubiona, znaczy zamysł mega spoko, nie? Tylko weź, kurde, wiesz, wykonanie i tego typu rzeczy, to już było problematyczne. No i co mi teraz powiecie? Co mi teraz powiecie? Bup, 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 bup. Ohohoho. Kogo my tu mamy? Oho, na dwa baty? A nie, dobra, bo to jest ten. A, to już od razu horda wygrała. Ja myślałem, że wejdziemy jeszcze na tamtą drugą rundę. Czemu nie wyskoczyło? Zakupiono... A, wiesz co, Shandy, możliwe, że tego, że coś się od czasu do czasu się tak buguje. Więc tego... Shandy, więc nie wiem, o co chodzi. Może za chwilę się pojawi. Jak nie, to będziesz musiał na tego, napisać do tego. Ale dziękuję ci bardzo, Shandy, za suba. Kurde. A czy widzę, że masz 3-miesięcznego już ten, już masz badża za 3 miesiące, więc powinno wyskoczyć.
A jak nie, to za chwilę, bo czasami jest tak, że jest taki lag, ale to nie jest spowodowane nic tutaj ode mnie ani nic, tylko Twitch czasem ma, także on trochę tam mieli to wszystko, więc trzeba chwilę poczekać. Dziwne, dziwne. Robimy coś. Ja bym na Hunterze zrobił jakąś piętnasteczkę, ale niestety na tym klucza nie mam. Jakby była jakaś piętnastka do zrobienia, bo ja bym chciał Hunterka, Paladyna i Szamana wbić na nich piętnastki. Idzie umrzeć czekając na ten statek. Czasem tak jest, czasem tak jest. Teraz będziesz czekał na statek do Boralus, panie. Do Boralus. Można dodać do znajomych kogoś, jak jest offline, albo do niego napisać. Napisać do niego możesz, jeżeli masz go na Battle.necie. Jak masz na Battle.necie w znajomych, to możesz napisać, on sobie odczyta to w zakładce społeczność na Battle.necie. U góry tam masz taką. Natomiast jeżeli masz go dodanego poprzez grę, jako gracza, a nie jako Battle.net, no to możesz go dodać, jaki jest offline, ale nie możesz napisać do niego. Moja ulubiona reputacja. Anglers? Anglersy są całkiem spoko. Pamiętam, Kaluaki też były. Też Kaluaki były troszeczkę nudniejsze. Ja już Anglersów akurat mam zrobione. Jedyne co, Natapagla potrzebuję mieć ten. Streamowanie to jest swoja główna praca, a mam jeszcze YouTube'a. Takie główne zajęcie, można powiedzieć. Jeśli o to chodzi. Więc tak, można powiedzieć, że tak. Come on! Teraz ten mimik nie będzie chciał polecieć. To mi nie przeszkadza, bo spokojnie, ale jak szybko chcesz levelować, to się wydłuży, to wszystko dłuży. A, no tak, no tak, no wiadomo. Tego trzeba było Hardsona sobie zostawić na tym miejscu gdzieś. Byłoby poro po robocie. Ewentualnie możesz jakoś maga poprosić w mieście, żeby ci zrobił portal do Dalaran Northrend. Chociaż czasami to taka posłucha, że nikogo nie ma w tym mieście, taki god. Heroic Tortos. OBG, ktoś Throne of Thunder robi, widzę. Ktoś leci po tego mamcika. A, czekajcie, bo nie zaznaczyłem sobie BGM. 82? O, jak już zrobię, to będę miał taki, będzie taki, oh, so good. To jest swojego rodzaju taka przyjemna rzecz, nie? Jak wykonujecie te achievementy. Czasami jak nie masz co robić w grze, znajdźcie sobie jakiś achievement, może nawet dłuższy być, i ustawcie sobie go jako jakąś rzecz, którą chcecie zrobić. Uwierzcie mi, że to naprawdę sprawi, że granie będzie naprawdę fajniejsze? Nie wiem. Raczej to nie powinien być jakiś duży sekret, że jeżeli macie przed sobą jakiś cel w grze, to gra się wam o wiele fajniej. Wbić jakąś postać, zrobić jakieś achievementa, zdobyć jakieś mounta. Jak macie cel w grze, to gra wam się lepiej niż takie, wiecie, o, nie wiem co robić, takie, Więc sobie ustalacie jakieś takie plany i co chwilę sobie skaczecie i robicie coś tam dalej. I jest to o wiele lepsze niż siedzenie gdzieś tam w mieście, a jak macie takie coś, że takie nie chce mi się, to znaczy, że może pora odsubskrybować gierkę, jeżeli nie macie co robić, to może właśnie warto zastanowić się, czy by nie pograć sobie troszeczkę w inne gierki, zrobić przerwę. Nie lepiej zbierać kasę i się przyda i fajne uczucie być bogatym? No to może być jeden z waszych celów, który sobie ustawicie. Ja nie mam jakiegoś takiego oparcia na golda specjalnie. Wiadomo, że można sobie tam kupować gierki i tak dalej, ale ja zazwyczaj jak już, znaczy nie chcę być taki, wiecie, o kurwa, jaki normalnie światowy streamer, ale jak już to często te gierki dostaję, a ten gold, tak jakbym chciał na abonament, to zawsze będę miał. O, widzisz, zobacz, Shendy, pojawiło się 5 miesięcy z rzędu, dzięki wielkie, Shendy. Witam w końcu z po raz piąty, bierz moje bodki, zapisz jakoś zaletu, życzę miłego pobytu na streamie. Mujas wysłał Lutza, Nexus umiera za 5-4. Teraz będzie kolejne pewnie odliczanie, coś tak czuję. Mam nadzieję, że nie trafię na jakieś BG takiego, ten ostatni, o kurde, ostatni catch. Kurde, kliknąłem niepotrzebnie. Czarna kompania. Przyjdźcie na tym kurde skrzydłatym mauncie. No ja w końcu leveluję Wojdelfa, instancje od Vanilli były okropne. Okropne, ale BC i Volt są już spoko, ja też bardzo je lubię. Chociaż jak po raz kurde setny robisz tego, po raz setny robisz pierdzielonego Utgard Keep, to już można się zżygać, nie? Pamiętam, ludzie na to bardzo narzekali. Teraz powinna chyba być lepsza rotacja, tak mi się wydaje. Cześć, Siper, siemalo, cześć. Tak, achievement na 100 repy. Na 100 exalted repek, to jest dobry achievement, to jest bardzo fajny achievement. Ja naprawdę, ja mógłbym to zdobyć przynajmniej z 10 reputacji w jakiś taki bardzo fajny, szybki sposób. O, widzicie tutaj to, chociaż te już mam zrobione, te mam na exalted i te mi się liczą, bo akurat ja repki mam porobione na innej postaci. Ale powiedzmy taki Shadow Pan, to dzisiaj tego Shadow Pana na exalted sobie zdobędę.
Tutaj nie wiem, czy to się liczy. Teraz tego też chyba tutaj zdobędziemy. Prawdopodobnie następny poziom. Unata Pagla. Natomiast Stranger. Teraz Zane Whitehammer to też można byłoby zrobić. Chciałbym trochę pofarmić to, szczerze mówiąc. Co tutaj można byłoby zrobić? Honor Hold można byłoby też troszeczkę nafarmić. To są jakieś mega trudne, nie? Ogrilla to już jest trochę bardziej ten. Keepers of Time. Consortium. Nawet nie wiem, jak to się w ogóle zdobywa tej reputacji tutaj. Aldor. Można byłoby poddawać troszkę tych znaczków. Będzie easy. Rudowno z Dormu, nie wiem co to tam jest za co. Draxian Waterlordy to są chyba od tego, nie? Od... Molten Core. No widzę, że ja tu się stanąłem jako jedyny taki przypąk. Holy shit. No to fajnie. No to fajnie, powiem wam. Ach, jest. Nie żyje. Widzę, że mamy twardych zawodników, ale dopiero widzę, że z niebieskiej... Wszyscy poszli na niebieską bramę, patałachy. I teraz patrzę, że dopiero teraz zmigrowali. Trochę grubo. O Jezus, Indragosa. Dasz Blingerem go tam leczy, kurde, staniaczek. Gdzie są moje heale? Where are my heals? Nie mam pocket healerów, teraz trochę trudniej widzę. Go, 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 go. Banieczki 2000. Po drugiej stronie trochę posłucha, trochę żeśmy się słabo podzielili, widzę. Tego druida, kurde, nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że tego druida widzę non-stop. Taki hunter jest squishy, fucking. Wow. Wow. Cześć Maciek, siemano. Tak, mają usunąć medycynę, First Aida mają usunąć, znaczy to nie jest takie usunięcie, usuwają po prostu tą profesję, ale to bardziej działa na takiej zasadzie, że rozszczepiają ją i część taką alchemiczną dają do alchemii, a część z bandażami trafia do... jak to się nazywa? Do tailoring. Więc jakby First Aid nadal będzie, ale nie w takiej formie jak dzisiaj. Ja pierdzielę na sobie. Jezu, ten mag, on w ogóle damage nie staje. Jest jak wszyscy są farmieni. Ty patrzcie, pół drużyny nie żyje. Ale jazda. Jezu. I stawiam tam coś jedzie. Ile to trwa? Będziemy mieli pustkę.
Czekaj, mieli puste czy miejsce na trzy profesje? Nie, to po prostu zostaje usunięte, już nie będzie tego slota. Ten slot zostaje usunięty i ta profesja też zostaje usunięta. Więc tak to będzie wyglądać. Co powiesz o achievementie za 10 tysięcy daily questów? Ja nie wiem, ile ja mam zrobionych tych daily questów. Jestem ciekaw, czy to się liczy na jakby wszystkimi postaciami, czy tylko niektórymi. Bo powiem szczerze, że jak zmienia się postaci, no to trochę ten... Trochę jest roboty, nie powiem, że nie. Trochę roboty jest, czekajcie, pomyślmy. O Jezu, ale grupa nam się trafiła. No to są grupy achievementowców, coś tak czuję. Dobra, weźmy tutaj sobie tego. Spizgę trzeba. O nie. Jak ja tego Uriora nie trafiam? To jest w ogóle dla mnie jakaś zagadka, magia. Dobra. Dobra, dodaj troszkę... O nie. O wow, ale nas wipeo, no nieźle. No nieźle, world questy też się liczą, więc nawet nie trzeba farmić, bo i tak je będzie. No, teoretycznie tak. Mąk będzie git w dodatku, bo jak widzę, wracam do grania i myślałem, że właśnie ustawę ten... Mąk będzie całkiem spoko, nie jest taki tragiczny, moim zdaniem jest naprawdę bardzo, bardzo rozsądny. Zresztą Mąk nawet teraz jest bardzo fajny. Ja nie widzę jakichś zastrzeżeń, szczerze mówiąc, chociaż troszkę ponerfili parę rzeczy, ale to jakby idzie równolegle z wieloma nerfami pod wszystkie inne speki, więc tam się taka nie przyjmowało. Cześć, siemano, jojo. To jest account wide. Gdzie to jest? Pewnie w questing, no nie? Zobaczymy, quests. Wow! 6838 daily questów. To ja musiał siedzieć i je napierdzielać, wow. Ile wy macie w tym achievementie? Chyba, że go macie. Wow. To jest trochę tym... Jakby nawet codziennie wszystkie questy robi tyle tam. Ile jest normalnie? Może z 50 questów dziennie? 50 questów dziennie, o ja pierdzie, mam achievement za 1000 world questów, a daily mam tylko 200 ileś tam. Fuck. No to nieźle. Widzę, że tu mamy hardkorowców i to grubych. Ja tu widzę, że się najbardziej wyróżniam. No nie! Jezu! Co za debil stwierdził, że dobrym pomysłem będzie wpierdolenie mnie w tego. Zajebiście. No i siul, gonią mnie tam, kur. No i Jezu! Co za durny mag! O nie! Dał mi stwierdzić, że... O! 9,5 mam. O kurde, to nieźle. Daily 7000, czy... Ale czekajcie, world questy też się liczą jako daily questy, czy nie? Pizmę w tą bramę. Teraz konsekwentnie może w drugą walniemy. O Boże, dwa magi. Pójdę już tam.
Fajnie. Fajnie. Ani jednej bomby. Piękna sprawa. Jest. Nie, jedną bombę tam walnąłem w sumie, to prawda. Fuck! Nie, ten czołg przyjechał i zniszczył bramę. Akurat w momencie, gdy moja bomba miała wybuchnąć. Ale mnie to porobiło. Elegancko, bombkę zrzucamy. Wow, wow, jak się wpierdzieliłem, what the fuck. Dobra, uderzyło. Akurat musiałem się odpalić. Aha. Pamiętam twój odcinek, używasz Addona Hekili, widzę, że już go nie używasz. Pytanie dlaczego? Wiesz co, bo używam go tylko do testów, tak żeby sprawdzić, czy jest fajnym addonkiem. I skończyłem go używać, bo no mówię, nie jest on mi aż tak potrzebny. Sprawdzałem, czy po prostu przyda się w niektórych scenariuszach. O, no i super. O, no i nie super, kurde, akurat bombę musiałem wypieprzyć. Tutaj też tam podkłada jakieś bombeczki. Dobra, może jeszcze, o kurde, dobra, jeszcze jedną bombkę na pewno walniemy. On tu podłożył pewnie? Coś tak czuję? Dobra, to już następne. Nie, nie, o nie, to jest Hunter. O nie, to jest Hunter. O nie, 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 szybko, 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 szybko. Jest. Dobra. Elegancko, mamy tą bramę. No i będzie turtle. Let's go, idziemy dalej. Siema, jak tam idzie achievement? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mamy jeszcze 15 do zrobienia. Musimy jednak na naszych poczekać troszkę. Jak ucieka. Dark Minion. Gdzie są nasi? O nie, dobra, tą bramę zniszczymy. Kurde, mogę biec na tamtą bramę rzeczywiście. What the fuck? Że paladynów nie obchodzi, kurde. O Boże, koleś bańkę odpalił, co jebany, kurde. Co za nupcz. Co za nupcz największy na ziemi. Przeczytaj kiedyś, jak chcesz zdobyć Long Forgotten Hypergryfa, to aktualnie na Defiasie na Zunie są aktywne kryształy. O! Tylko teraz to już na pewno nie zdobędę, coś tak czuję. Ja nawet nie wiem, gdzie one są, więc powiem szczerze, że... O, Lucy, zapomniałeś? Oglądam Ciebie od początku kanału. Strasznie poprawiłeś jakość z materiałów. Planujesz wrzucić jakiś filmik na YouTube z Destrolokiem? Ech, o Warlocki to tak na razie wrzuciłem z tego, co wiem... Affliction, Demonology? Ale ten się nie zmienia jakoś tak dużo. Tego Long Forgotten Hipogryfa chyba będzie można jeszcze zdobyć tam w późniejszych etapach. Więc no... Mogę pomóc, innego znalazłem. Na razie nikogo nie widzę. Jak chcecie, no to możecie mi pomóc teoretycznie. To możemy to zrobić, tylko ja nawet nie wiem. Long Forgotten Hippogryf. Long Forgotten Hippogryf.
Pogryw map. O Jezu, to jest, powiem wam, że takie hardkorowe trochę, tak patrzę teraz. Dobra, czekaj, gdzie skończę. Ale jeszcze innego będę miał już zrobionego. A czekajcie, no to co? No to siup do Azuny. Let's go. Dobra. Dobra. Go. Nawet nie mam tego addona do mapy. To jest troszkę słabe. I nawet nie wiem, gdzie to może być. Zaraz zobaczymy. Shandy! Teraz kurde, nie będę tego robił. Na razie ten, później ogarniemy najwyżej. Chłopie! Przestań zapraszać! Oh my god, to kogoś muszę chyba na ignora tutaj normalnie wrzucić. Stary, teraz robię i pogryfa. Dobra. Zaraz zobaczymy. A tu mamy jakąś mapkę, teoretycznie. Ja tak teraz, żeby to porównać. Strona, zapisane. Dobra, let's go. Gdzie to jest? Gdzie jest ta mapa? Tu jest. Let's see, zobaczmy, gdzie to może być. Gdzieś tutaj są. Tylko jedna osoba może go zdobyć. Aha, dobra, czyli teoretycznie... Czyli jeżeli ty kliknąłeś, to już nie mogę kliknąć, tak? Zobaczymy. Dobra, czyli gdzieś tutaj. One są tak na wierzchu po prostu, ten czy jak? No, tu gdzieś jest jakiś ten, powinien być, ale nie ma. Jak może, to zaproś mnie może, co? Jaki masz nick? Zobaczymy, czekajcie, bo tutaj może być jakiś? Czy tu on będzie w jaskini, czy gdzie? Kryształ. Teraz patrzę, czy gdzie jestem dobrze? Oceanus. To jest ten, tutaj nie ma, widzę. Chyba, że on może być gdzieś tu, w tej jaskini. Holy shit, powiem wam, że ten. Czy ja chcę truskaweczki albo hotdożka? Teraz nie. Ale dziękuję za propozycję, dziękuję. Zobaczymy gdzieś tutaj, czy on będzie. A nie wiem, jak to będzie wyglądać, powiem szczerze. Zaraz. Dobra, czekajcie. Tylko muszę właśnie sobie ściągnąć tego addona. Tylko nie pamiętam, jak on się tam nazywał. W tej idę sama, że dobrze, jest grubasku. Cześć Jeffalon, dziękuję ci bardzo. 9 miesięcy z rzędu. Wiesz moje motki, zabierz jakąś cenę, to życzę mi go potem z tym miałem. Kurde. No właśnie, teraz kwestia jest taka, że tu wszędzie mogłyby być jakieś kryształki. To jest duży fioletowy kryształ. Ale żeby to w ogóle zobaczyć, to jest masakra. Tylko potrzebowałbym jakiegoś addona. Nawet nie wiem, jak ten addon się nazywa. Dobra, zobaczymy. Tom. Dobra, to jest Tom. Tom się nazywa, dobra, czekajcie. Jak on tam się nazywa? TV... Twitch. Dobra. Dobra, uwaga, klikam. O Boże. Dobra, jest. Jeden. Już tak jest, dobra. Teraz gdzie to może być? Tom. Moje mody. Mody do gry. Warden. Zobaczymy, który to jest World of Warcraft. To jest dysk G. Dysk G. Nie, dysk G to będzie ten tutaj, o. Tutaj.
Prewencja donów. Tom instaluj, downloading zainstalowano. No uwaga, wyłączam i wyłączam jeszcze raz na szybko Wowika. Mam nadzieję, że dalej będzie mi to liczyć. Dobra, zaraz zobaczymy. Dobra, hopa. O nie! O. Dobra, let's go. I to muszę wpisać, co to jest. Copy and paste text below in the separate macro, or you can put entirely direct in the paste box. Dobra, czekajcie, ukośnik tom. Addons, tom. Dobra, minimap world. Jak ja mam te waypointy wkleić całe? O nie, wytrzymam. Nie, doczekajcie. No to teraz to sobie tutaj zrobiłem. Jak ja mam to wkleić, kurde? Tom. Żeby to, kurde, było general options. No to świetnie. Ja mam addona, to pomogę. Rozdzielimy się. Jako makro, aha. Kośnik M. Dajmy na to tu. Save i teraz. Ok. Inside the cave tutaj powinno niby być. Zobaczymy. Inside the cave. Nie ma, dobra. Let's go. Lecimy dalej. Szukamy. Jeden niby jest. Jak coś, to krzyczcie do mnie. In the water with the basilisks. Zobaczymy, czy to gdzieś będzie. W wodzie przy bazyliszkach. Nie ma. Się przynajmniej wydaje, że nie ma. Więc idziemy dalej. Jest tego addon handy notes. O jacie. No ja bardzo dobrze wiem. Pokazuję wszystkie kryształy na mapie. Tak. Ale tutaj też mam już. Zobaczcie, że też mi pokazuje to, gdzie powinno być. We're inside. Już tutaj jest jakiś cave, o ile dobrze pamiętam, nie? Wiecie, nie, to gdzieś tutaj było też przy okazji, tak teraz patrzę. Tu gdzieś powinien być? Pospiesz się. Dobra, lecę. Dobra. Lecę już, kurczę. Nie wiem, wszystkie addony są wszystkie. No to kurde, staram się rozglądać. Znaczy ja wiem, że mnie to kieruje po kordach, które tutaj mam. Ale jak sami widzicie, że też, no latam, kurde. Dobra, zaraz zobaczymy. Na razie mam jeden. Jestem ciekaw, kurczę, czy by się udało tutaj ogarnąć. Staram się, kurde. To jest wyścig. Dobra, skoro dalej. Ja tylko te kordy tak mi pokazuje, tak trochę koślawie. Teraz patrzę. Teraz to mi tak pokazuje średnio, powiem szczerze. Musiałbym tego drugiego ogarnąć. Addona. Chyba jedne. Serio, musiałbym tego. Musiałbym chyba tego addona drugiego ściągnąć. Dobra, czekajcie. Na szybko, jak już tutaj robię. Ok, i teraz jeszcze. Jak to się nazywało? To było. Handy notes. Handy notes.
Dobra, no lecę, lecę, szukam, szukam, tylko że nie wiem, gdzie dokładnie może być, musiałbym szukać ten. Ja, czekaj. Jak chcesz, to napisz mi jeszcze raz, no to będę musiał spróbować jeszcze raz najwyżej. Kurde. No, no, zobaczymy. Miał disconnecta takiego, kurde. No, zobaczymy, czy to będzie mi pokazywać rzeczywiście. Czy nie? Znaczy, rzeczywiście pokazuje mi to tutaj. Feral Crystal, dobra. Dobra, lecę, lecę, lecę. Go, go, go. Rzeczywiście pokazuje, dobra. Go, 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 go. Jest mi bardzo miło, że ludzie mi tutaj pomagają. Tak, 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 ja już wiem, już mam, już mam. Jeszcze sprawdzam tutaj te miejscóweczki. Gdzieś powinien być. Albo tu. Dobra. Nie ma. Zobaczmy, co tu dziś będzie. Możliwe, że tam bardziej u niego będą jeszcze te kryształki. Powinien być jakiś announcement, jeśli kryształki zostały znalezione. Bo ile mam? 3 teoretycznie. Teraz patrzę. Nie ma. Oceanus Cave. Nie wiem, czy to teraz na przykład to jest na dole, czy u góry. No, let's go, idziemy dalej. Gdzieś tu może być jeszcze. Teraz się rozglądam. Tu nie ma u mnie. Gdzieś tu w środku. Nie, tu nie. W środku chyba nie. Nope, 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 nope. No i zajebiście, nie wytrzymam. Mnie to denerwuje. Niedziałający kurde ten. No jeszcze nie działa ten. Och, ja pierdzielę. Wszystko jak... Działanie piachem. Dobra, idziemy dalej. Dobra, zobaczymy jeszcze gdzieś tutaj. Chociaż tam to już chyba wszystko posprawdzane było raczej. Bloodfang Widow? Nie, 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 nie mam tego. To jest chyba ten za 2 miliony golda, nie? Nic, zero. Gdzieś powinien być, ale nie ma. Gdzieś tu. Powinny być widoczne, więc raczej nie powinno być problemu z dostrzeżeniem ich. Tutaj nie ma. Tutaj nie ma. No nie, mam 3. Chociaż teoretycznie one znikają w momencie, gdy chyba tam się odnajdzie wszystkie, nie?
będziemy może być gdzieś tam u góry, na dole. No, ja też szukam, chociaż że tutaj znaleźć cokolwiek to masakra jest, to powinno być gdzieś tu, ale nie widzę, żeby było. Dobra, krążę po prostu. Nadal nie pokazuję wszystkich miejscówek. Okej. Też jest trochę słabe. A który admin pokazuje wszystkie miejscówki? No, no też sprawdzam, ale patrzę chyba. Dla tych kryształków już raczej tu nie ma. Candy Nocy. Żaden. Żaden nie ma wszystkich miejscówek, no dobra. Czyli trzeba się rozglądać jeszcze dodatkowo. Tu nie ma. Nie ma. Long Forgotten Hippogryf ponoć ma wszystkie. I to jest bez żadnych handy notesów ani nic. Dobra. Rozglądaj się dobrze. Rozglądam się dobrze. Staram się. Jeszcze najwyżej widzowie będą krzyczeć. Był. Tutaj. Tu nie ma. Tu u góry byliśmy już. Dobra, tak widzę, że ich nie ma w ogóle. Kompletnie. Niektóre są w ogóle w jakichś cave'ach poukrywane. Wszędzie. Zobacz jeszcze tutaj. Zresztą już w tym cave'ie byliśmy, nie? Ominął! Wszystkie spoty, okej. Okay. Tam nie ma. Zobaczmy tutaj. Teoretycznie mam 3. Jest jeszcze 2. Ale tak patrzę, że tutaj chyba trochę nie mrawo. Jeśli o to chodzi. No jest tutaj dalej kryształek. Czyli jeszcze gdzieś są te kryształki. Będzie na skarpie jakoś? Tu na dole, u góry? Mam wszystko tak naprawdę, co mógłbym mieć. Chociaż jeszcze jest ten komentarz na tym w headzie. Widzisz jeszcze, jak one by się jakoś świeciły czy coś. To jest miejsce, gdzie byłeś, więc trzeba czasami. A, czyli spełni się tam, gdzie byłem. Okej. To widzę, że... Go nie fart, boys. A teraz dziwne, że tutaj w tym regionie się nie ten, no bo nie ma go w ogóle zaznaczonego. Nie wiem, czy tym w tym regionie też niby są? Zaraz zobaczę szybko mapkę. Niby są. Niby są, tak teraz patrzę. W których miejscach? Tutaj w tym rifcie. Teraz tam u góry. Tutaj na przykład dostrzec tego, to jest po prostu kurwa jakiś cudem trzeba byłby ogarnąć. Czekajcie, jeszcze jeden tu gdzieś powinien być. Sobie porównuję to. Masakra prawda. Przejebane. Holy shit, przecież nie ma kompletnie. The specters here continue to concoct a wine so foul that serves only to poison the drinker. The sooner would be better served with them gone. Nie wiem, czy tutaj to jest w środku, czy na zewnątrz. Nie mam pojęcia. Pewnie są poukrywane jak już. Dobra, w środku nie ma.
Tam jeszcze mamy w cypelku, no to tutaj jeszcze powinien być. A bo to jest tak, że jak ktoś kliknie, to... to się pojawia w kolejnym miejscu, tak? Aktywuje się. Holy fuck! Nie ma. Blatuje te miejscówki tak dosyć mocno i dobrze. Znika totalnie. Jak ktoś kliknie 5. Znaczy ja nie wiem, czy już ktoś nie kliknął przypadkiem 5. Bo tak teraz patrzę, że nie ma kompletnie nigdzie. Nie kliknął. Aha, dobra, czyli jeszcze są. No dobra. Dobra, zobaczmy tutaj. Tam na tej wyspie też jeszcze powinny być. Dobrze, to sprawdziłem. Coś tu lata. A jak ktoś kliknie, to już wtedy przestaje działać ten kryształ, czy jak? Mhm. Beecher feature. Oczywiście nie pokazuję wszystkich. Idźmy na tą wysepkę. Każdy widzi swój progres. A gdzie ja widzę swój progres? Aha, dobra, nieważne. No ciężka sprawa, no właśnie tak patrzę, że... Masakra to jest jakaś. Nie ma. A tu gdzieś powinny być trzy jakieś takie. Zresztą zobaczymy. Czyli jest jedyny do tamtego, co kliknąłeś wcześniej, znaczy, że nikt nie znalazł. Dobra, inna bram. Brzmi bardzo, bardzo realistycznie. Tu są raz. Dwa. Nie ma. Widziałem, Boże, te powiadomienia wkurzające. Ktoś mówi, że znalazł wszystkie w 15, znaczy to mówisz, że w 15 minut. Nie wiem, czy to tu gdzieś na dole będzie, czy u góry. Problematyczne czasami przy tym, bo teoretycznie to powinno gdzieś tutaj być. Dobra. Lecimy, szukamy dalej. Właśnie tu są jeszcze jakieś parę. Nie ma. Dobra, na defiasie szukacie. Nie, wcale. Zajnie na defiasie. Co to jest? Ktoś chyba kliknął tutaj. Bo tu jest lokacja tego. Co to jest? Czemu tu są nieżywe foksy? Że ktoś klikał pewnie. Przy flagpointcie. No zobaczymy, klikamy. To już dziwne, że nie ma nigdzie indziej. To już byłem. Powinien być. Właśnie tu też może być. Dobra. Czy... kiedy materiał z Bless? Mnie tak średnio Bless interesuje. Droga gierka, kurde.
Dobra, no lecę znowu w to samo miejsce, gdzie byłem. Chociaż tu jest całkiem sporo tego, Jest całkiem sporo tych mamczyków. Ja rzeczywiście to nie pokazuję wszystkich, tak teraz patrzę. Gdzie jestem w tym momencie? Jestem na lewo od cave'a i tutaj na lewo od cave'a są dwa, gdzieś tu. I tu, i teraz tu. Jest milion tych motów jest. Wiecie, w Oceanus Cave, znaczy no jestem właśnie w Oceanus Cave. Podczas robienia tym nic najbardziej fioletowe skałki, no to jest masakra. Też kiedyś zostawiać ostatni bok, szukać i... No właśnie tak. Serio, nie ma tu niczego. Ja może polecę na tą wyspę, może na tej wyspie będzie jeszcze. No, zobaczymy. Czy tu jest jeden na pewno? Holy fuck! Gdzie one są? O nie! Jest chore. W tym cave jest, nie? Nie ma. To raci, którzy spadają, papa. Serio, gdzie to może być, perkele? Na felowych, no ja widzę, że nie ma w ogóle żadnej mapy, która by pokazywała felowe miejsca. Więc coś w tym może być. Teoretycznie tu gdzieś powinien być jeszcze. Dobra, tu też chyba nie ma. Serio? To jest takie trudne do znalezienia? Ale jazda. Już byliśmy. Ancient Mana Crystal, no. Przerobane. Na felowych się ten, trochę czasu to zajmuje. No właśnie trochę czasu to zajmuje, ale to jest jakaś masakra. Autentycznie. To jest w chuj trudne, ej. Żeby tak to znaleźć. No nie ma, tutaj, gdzie my teraz jesteśmy? Jesteśmy na tym, to tu powinien być jeden. Tu, teoretycznie powinien być jeden. Coś czuję, że on jest pewnie gdzieś tu, jeden. Nie, to jest tylko small treasure chest. Fuck! Gdzie to było? Dobra, lecę, lecę, lecę. Dobra. Jak patrzę na tego mounta, głowę to mi się śmiać jakoś chce, no jest przerąbany. Okej, dobra, czyli to było gdzieś tutaj 50-17.
Dobra, to jeszcze jeden. Dobra, czy to jest jeden? Zobaczcie, że niezaznaczony. Dobra, jeszcze jeden. Dobra, czyli to są te nieoznaczone. Czy tutaj u góry, na dole. No właśnie, to jest to. Tu mi pokazuje, że jeden mógłby być. To jest. In the cave. Tylko gdzie tego cave'a znaleźć? Gdzieś to był wlot do tego cave'a. A, no dobra, dobra. Tu jest in the cave. Zobaczymy, może gdzieś tutaj będzie. Small lake crystal, ja pierdolę. Wyglądało dosłownie jak ten. Oh my god, tutaj znaleźć ten kryształ. Holy fuck. Gdzieś jest? Nie, tu nie ma. Ja pierdolę, jakiś cyrk tu by był. Jeszcze jeden gdzieś to może być? Small Lake Crystal, ja pieprzę. Jaki zawał po prostu. Dobra, jeszcze jeden. Gdzie to jest? Gdzie będzie ten chędożony mount? Jakiś po prostu cyrk. Oh my god, dobra, czekajcie, tu sobie weźmiemy tak ten. Dzień dobry w ogóle wszystkim od roka. Widzę, że rok rzucił hościka. Cześć, moi drodzy, jesteśmy na poszukiwaniach mounta. Potrzebuję jeszcze jednego pieprzonego kryształka, który respi się gdzieś w krainie. I kurde, wystarczy go znaleźć, ale znaleźć go to jest jakaś po prostu masakra. In this cave, to jest w cave'ie. Yellow sections in the cave. Gdzieś tutaj, czy coś tutaj będzie, dobra. Gdzie ja jestem? Jestem przed tym cave'em. Przed tym cave'em też powinien być gdzieś tutaj ten kryształ możliwe. No to jest najgorsza sekcja, że tutaj to gdzieś powinno być, ale... Żeby to dostrzec, to jest jakieś kurde... Znaczy to może być w lokacjach, w których jeszcze nie byłem najwyraźniej. Tu powinien być jeszcze jeden kryształek. Kryształ. Ale nie ma. Lecimy dalej. Dobry wieczór. Cześć, cześć, siemano. Cześć, Lawakin. Cześć, cześć. Kursorem lata tooltip się wyświetli. No, kursorem też lata, tylko że jak nie ma, nie widzisz ten. Znaczy, no wiadomo, że ten. W tej jaskini jest przerąbanie. Tutaj nie ma. A gdzie ja znowu jestem? Bo ja znowu zgubiłem swoją pozycję. Od lewo, tutaj, teoretycznie, tu, gdzieś u góry, na tym, tu powinny być dwa jakieś, przecież, gdzie to może być? Tu jest milion, tutaj też latają, też latamy. Nie ma. Gdzieś tutaj, to tutaj jest tylko to. To. To jest całkiem sporo tego. Musimy lecieć w... Illadari. Nie ma. Musimy polecieć do lokacji, w których kurde ktoś był. I sprawdzać. Tu mi teoretycznie pokazuje, tutaj też teoretycznie mi pokazuje. Tu. No, tutaj nie ma. Wezmę kryształ.
Ja tam płynie do tych tych. Tu nie ma. Gdzie tu jeszcze mogą być? Tak teraz patrzę, jak jestem tu na lewo. Tu do góry powinien być jeden. I teraz przy tym domku powinno być w pizdyją przy tym domku tutaj. Naszukamy tu gdzieś. Łatwiej byłoby z punkcikami, co prawda, ale... Ale nie mam tutaj tych punkcików, powiem szczerze. Tutaj jest, gdzieś tam w górę aż do tej ścieżki, mówicie. W górę aż do tej ścieżki powinien teoretycznie być jakiś... Kryształek, kryształ, kryształ, kryształ. Gdzie jesteś ty, krysztale? W wodzie może jesteś? Nie macie, kurde. Ile kliknął? 4, słuchajcie, 4 mam kliknięte. To jeszcze jeden jest mi potrzebny. Gdzieś powinien być. Ale czy to nie ma przypadkiem jakiś taki ten? Wydaje mi się, że tu była jakaś taki cave, gdzie można było wejść. I jakiś secret cave. Nie pamiętam, jak tam się wlatywało do środka. Gdzieś jest taki, że pod krzakami można było wlecieć. Gdzie on jest? Gdzieś tutaj. Gdzieś tu, tak, tu się wjeżdżało. Gdzieś tu. Gdzie to było, to pod krzakami? To wiem, że gdzieś tutaj było. W Azunie. Cześć, mano. Że jak spotkasz ten, który już kliknąłeś, ja mniej więcej wiem, gdzie one są. Gdzie to może być? What the fuck? To gdzieś tutaj był ten kryształek taki. Gdzie jest to ten? Hidden Azuna. Okej. Dobra. Hidden Azuna Cave. Dobra, location on the map. To jest to. A dobra, jest. To było tam. Zobaczymy. Też teoretycznie jest tam ten cave. Kurde. Ale się ukryły, no kurde, powiem wam. Trzy osoby szukają i trzy osoby nie mogą znaleźć. Pierdziele. No kurde, location on the map. Pokaż mi tą lokację na mapie. Gdzieś tu. A tu gdzieś powinno być. Dobra, dojdźcie. Tego. Fuck! Może to ten, słuchajcie, może to ten. Okej, zaraz zobaczymy. Bo tu chyba nie robiliśmy tego, nie? To będzie piąty, moi drodzy, to będzie piąty. Czy to będzie? Czy to będzie owocne poszukiwanie? Będzie ten, jest! Yeah!
Yeah! Dzięki za pomoc. Yeah! Ale kurde mi pomogli. Nice, dało się moje drodze zdobyć. Whoop, whoop. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. Boom! Long forgotten hippogriff. Wygląda w chuj paskudnie. Ale dzięki panowie, słuchajcie, no. Kurde, Crazy, Hug Lady oraz Akujana. Dzięki wielkie, dzięki. No chyba, że nie jesteście panami, to kurczę, to was przepraszam najmocniej. Yeah, no i teraz kurde. Wszyscy we trójkę, dawajcie screenshota, dawaj, o Boże. Dawaj, op, kośnik P, dawajcie na screenshota. Acie, gdzieś musimy się ładnie ustawić, kurde, na screenshotika ładnego. Nice, feels good man, feels good man.